co było jeszcze półtora roku temu, przed rozpoczęciem wojny przez Putina na Ukrainie. Wtedy Łukaszenka i Putin próbowali wepchnąć tutaj nielegalnych migrantów muzułmańskich z krajów Bliskiego Wschodu. Specjalnie do tego celu ściągając ich z Iraku, z Libanu, z Libii, z różnych państw Bliskiego Wschodu. Dlaczego? Ponieważ to był test. My zdaliśmy ten test. Jednak pamiętamy doskonale i warto odświeżać to, co robili wtedy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Dziś możemy powiedzieć, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Granice są strzeżone. Jednostki wojskowe są odbudowywane. Armia jest modernizowana. Straż Graniczna jest służą do analizy nielegalnych przejść, do analizy ruchu przy granicy. Drodzy Państwo, to wszystko świadczy o tym, że realne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości zmierzają w kierunku umocnienia naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkich działań. Działań gospodarowania nad ustawą o obecności wojsk amerykańskich, którą pan premier Błaszczak podpisywał, to było bodaj w 2018 roku, latem. Wtedy, szanowni państwo, byli przedstawiciele opozycji i byli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciw lub wstrzymywali się od głosu. To świadczy o całkowitej nieodpowiedzialności. I jeszcze jedno. Apeluję do przywódców Platformy Obywatelskiej, w szczególności o zaprzestanie tego siania nienawiści, kłamstwa, tego chamstwa, które poprzez co drugą wypowiedź wylewa się z różnych ekranów telewizorów, bo to doprowadzi do nieszczęścia. To doprowadzi do tego, że Polak Polakowi skoczy do gardła. Już widzieliśmy to w 2010 roku, jak to się skończyło, kiedy wtedy nakręcał pan, panie Tusk, ówczesną spiralę nienawiści. Skończyło się to zabójstwem w Łodzi. Dziś proszę o to, aby tego nie robić, ponieważ Polska jest jedna, Polska musi być bezpieczna. Jeśli dobro Polski jest komuś leży na sercu, to od tej nienawiści, tego kłamstwa, tego chamstwa, które leje się z wiadrami, z tych wieców Platformy Obywatelskiej, naprawdę trzeba zrezygnować. Trzeba od tego odejść. Polska jest tego warta. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana premiera Mariusza Błaszczaka. Bardzo dziękuję. Jesteśmy tu z panem premierem Mateuszem Morawieckim, żeby pokazać również skuteczność polskich władz, skuteczność polskiego rządu. Za nami ogrodzenie na granicy z Białorusią, które powstało w rekordowo krótkim czasie, ale które powstało również przede wszystkim może dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Najpierw mieliśmy konstrukcję zbudowaną przez inżynierów Wojska Polskiego, przez oddziały inżynieryjne, a więc ogrodzenie tymczasowe. Teraz jest już ogrodzenie stałe. Do dziś strażników granicznych wspierają żołnierze Wojska Polskiego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Latem 2021 roku, kiedy na czele Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych stał pan premier Jarosław Kaczyński, podjęliśmy decyzję, żeby właśnie wzmocnić granicę z Białorusią. Przewidywaliśmy, że może dojść do kryzysu i rzeczywiście jesienią 2021 roku Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy ze strony białoruskiej. Nikczemnością były ataki dokonywane również niestety z polskiej strony przez celebrytów, przez polityków opozycji, którzy
atakowali polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale rzeczywiście naród stanął murem za polskim mundurem i to jest najważniejsze. Poparcie czuliśmy wszyscy, przede wszystkim żołnierze Wojska Polskiego, strażnicy graniczni. Wiedzieliśmy, że jest to niezwykle ważne, żeby Polska mogła się rozwijać. Bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest tym argumentem podstawowym. Jesteśmy tu na granicy z Białorusią, ale proszę Państwa, również wzmocniliśmy granicę z obwodem królewieckim. Na tej granicy został postawiony przez żołnierzy Wojska Polskiego mur, ogrodzenie tymczasowe, nie stałe, ale tymczasowe. Perymetria jest tu na granicy z Białorusią. Ta perymetria jest także zakładana na granicy z obwodem kaliningradzkim, a więc dbamy o to, żeby granica była bezpieczna, żeby granica była szczelna, zdając sobie sprawę z zagrożeń, które dotyczą wolnego świata. Polska została zaatakowana, żeby doprowadzić do destabilizacji w naszym kraju, żeby umożliwić Kremlowi powrót do Imperium Rosyjskiego, ale dzięki naszej przewidywalności, dzięki temu, że współpracujemy bardzo ściśle z naszymi sojusznikami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ten manewr się nie udał, bo przypomnę, że tu na granicy z Białorusią polskich żołnierzy w budowie tego tymczasowego najpierw ogrodzenia wspierali żołnierze z Wielkiej Brytanii, żołnierze z Estonii. To jest wymiar właśnie naszej współpracy sojuszniczej. Jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki, wczoraj odbyły się konsultacje sojusznicze. Ja też rozmawiałem z moim odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych, sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Rozmawiałem z sekretarzem obrony Zjednoczonego Królestwa Benem Wallace'em. Rozmawialiśmy na temat sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj w Rosji. Monitorujemy sytuację, wymieniamy informacje, a więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby bronić Polski, żeby bronić każdego skrawka naszego kraju, stąd też rozwijamy Wojsko Polskie. Bardzo dziękuję żołnierzom wojsk operacyjnych, którzy na co dzień wspierając Straż Graniczną służą tu na granicy Polski i Białorusi. Dziękuję żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy także pełnią swoją służbę. I jeszcze chciałbym dodać, że również wzmacniając granice, stworzyliśmy takie punkty z zaporami inżynieryjnymi, tak żeby jeżeli z tamtej strony granicy przyjdzie do głowy komuś użyć ciężkiego sprzętu, żeby wkroczyć na terytorium naszego kraju, no to te zapory stanowią rzeczywiście barierę, która będzie stanowiła o naszym bezpieczeństwie. A więc przygotowujemy się do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszemu państwu i konsekwentnie ten proces realizujemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz czas na pytania. Proszę uprzejmie o trzymanie się zasady. Jedna redakcja, jedno pytanie. Dzień dobry, Marta Abramczyk, TVN24. Panie premierze, pańska formacja oskarża Donalda Tuska o zaniedbania w Turowie. Donald Tusk odpowiada natomiast, że odpowiedzialny za tę sytuację jest przede wszystkim lokalny PiS i przytacza listę działaczy lokalnych, którzy obecnie mają zarzuty, m.in. były burmistrz Bogatyni Andrzej G. Poprosiłabym o komentarz w tej sprawie i jeszcze w sprawie Turowa. Podczas wczorajszego wiecu PiS padły słowa dotyczące Unii Europejskiej, że atakowana jest nasza suwerenność. Kto zdaniem pańskim atakuje? Gdzie jest ten wróg? Czy to Unia Europejska, czy Wschód? Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ono pozwoli różnicę. Ciekaw jestem, czy TVN pokaże całą tą moją wypowiedź, czy utnie ją po kilku pierwszych zdaniach. Otóż, jeżeli pojawiają się jakieś nieprawidłowości w patologii, to my wyciągamy z tego wnioski i to właśnie za naszych rządów tego typu nieprawidłowości są wyłapywane i piętnowane. Również kierowane są sprawy do sądów.
Czasami sądy niestety za długo działają, ale w tym przypadku akurat jak najszybciej odcięliśmy się od tych, którzy popełniali nieprawidłowości czy po prostu przestępstwa. Tymczasem, i to pewnie w tym miejscu TVN utnie moją wypowiedź, tymczasem są prominentni działacze Platformy Obywatelskiej, tacy jak Sławomir Nowak, jak pan Neumann, pan Gawłowski, jak pan Kwiatkowski, jak ci wszyscy, którzy unikają za wszelką cenę, pan marszałek Grodzki, unikają za wszelką cenę wymiaru sprawiedliwości. Boją się, chowają się za immunitetem. To bodaj pan Gawłowski i pan Kwiatkowski startowali niby jako niezależni senatorowie, ale Platforma Obywatelska nie wystawiła tam kontrkandydatów. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlatego, że chronią swoich przed wymiarem sprawiedliwości. Zresztą pan Neumann powiedział, jak działa wymiar sprawiedliwości według Platformy Obywatelskiej. To są ich sądy i ich sądy ich obronią. Pamiętamy zresztą telefon dziennikarza Gazety Polskiej do sędziego Milewskiego w Gdańsku, kiedy ten sędzia po prostu na dwóch łapkach grzecznie zgadzał się temu dziennikarzowi, który dzwonił i przedstawiał się za pracownika kancelarii premiera Tuska, zgadzał się grzecznie przydzielić daną sprawę do danego sędziego. Drodzy Państwo, to jest prawdziwy skandal. My, jak widzimy patologie lokalne, czy w Bogatyni, czy w Nowym Sączu, czy w Suwałkach, czy gdziekolwiek indziej, to staramy się po prostu je natychmiast wyłapać, piętnować, skierować sprawy do prokuratury i nie patrzymy na to, kto nosi jakie barwy polityczne. Tymczasem po stronie Platformy Obywatelskiej jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Teraz pani redaktor zadała też drugie pytanie dotyczące Unii Europejskiej. Ja, tak jak powiedziałem, tutaj pewnie też TVN utnie tą wypowiedź, ale może jakieś inne stacje pokażą, to wypowiem się do końca. Ja, tak jak wspomniałem wcześniej, rozmawiałem z premier Włoch, z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, premierem Hiszpanii, kanclerzem Niemiec, premierami Finlandii, Szwecji, krajów bałtyckich, wielu, wielu innych, z którymi, z przedstawicielami również, jak wysokim przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej, Josephem Borrellem, i rozmawialiśmy, jak zareagować. Od rana toczyły się te rozmowy. Monitoring był bezustanny. Spływały dane. Analizowaliśmy te dane razem z naszymi sojusznikami, tak żeby nie przereagować, żeby reakcja była właściwa. To chyba pokazuje najlepiej, pani redaktor, szanowni państwo, odpowiedź na to pytanie. Unia Europejska jest naszym wspaniałym sojusznikiem. Jest miejscem, w którym jesteśmy, będziemy, mamy dobre relacje, mamy przyjazne relacje z ogromną większością krajów. Jesteśmy atakowani niesłusznie przez niektóre instytucje Unii Europejskiej, ale dajemy sobie z tym radę, natomiast nie dajemy sobie wchodzić na głowę. Dzień dobry, Ula Sokołowska, TVP Info. Pytanie do premiera Błaszczaka. Panie premierze, mówił pan o tych krokach, które polski rząd podjął w związku z tym, co wczoraj działo się w Rosji. Wiemy, że pojawiają się już głosy opozycji mówiące o opieszałości. Panie premierze, jak pan to pan skomentuje? Czy polski rząd podjął wszystkie możliwe kroki w związku właśnie z tymi wydarzeniami? To jest zarzut zupełnie chybiony, no ale skoro mamy totalną opozycję w Polsce, to się układa w jedną całość, właśnie kontrfaktyczne opowieści, które snują politycy opozycji. Razem z panem premierem Morawieckim byliśmy w Bogatyni, rozmawialiśmy o szczegółach tej sytuacji, jak ona się rozwijała. Potem było spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, któremu przewodniczył pan premier Morawiecki. Później było spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, któremu przewodniczył pan prezydent Andrzej Duda. A w międzyczasie konsultowaliśmy się zarówno pan premier Morawiecki ze swoimi odpowiednikami, szefami rządu, ja ze swoimi odpowiednikami, ministrami obrony głównych państw sojuszniczych, a więc zrobiliśmy wszystko, co należy. Powinna spalić się ze wstydu, bo te wszystkie opowieści, które ona przedstawia, układają się w nieprawdziwą wersję wydarzeń. Popatrzmy jeszcze, pan premier Morawiecki wspomniał o tej umowie ze Stanami Zjednoczonymi. 15 sierpnia 2020 roku podpisana w stulecie zwycięstwa
naszego, naszych przodków nad Rosją bolszewicką pod Warszawą. To ta umowa umożliwiła bardzo szybki przerzut wojsk amerykańskich do Polski, wzmocnienie liczebne wojsk amerykańskich w Polsce wtedy, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, a więc my konsekwentnie wzmacniamy obronność naszego kraju, wzmacniamy bezpieczeństwo, a koalicja PO-PSL likwidowała jednostki wojskowe, więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy działali na szkodę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za udział w konferencji prasowej.